chciałyśmy Was bardzo serdecznie przywitać na czwartym urodzinowym koncercie akcji Karmimy Psiaki Hałasujemy. Misją fundacji i całej akcji Karmimy Psiaki jest to, żeby w Polsce nie było maltretowanych, źle traktowanych, porzucanych i bezdomnych zwierząt. Inicjatywa koncertów Hałasujemy stale się rozrasta. Przychodzi coraz więcej osób, mile nas witają. Cieszy nas bardzo, że organizowana przez nas zbiórka karmy jest bardzo mile przyjmowana i coraz więcej z koncertu na koncert tej karmy tutaj zainteresowanie i publiczność przynoszą dla nas. W październiku uruchomiliśmy trzecią edycję akcji Karmimy Psiaki i obecnie wspieramy aż 16 schronisk z całej Polski. Każdego dnia pracujemy nad tym, by psiaki znajdowały kolejne domy i byśmy mogli realizować nasze cele, czyli karmienie, edukację i promowanie adopcji, bo dobrze wiemy, że nasza praca tak naprawdę nie ma końca i każdego dnia musimy robić wszystko, co możemy, by pomagać zwierzakom. W ramach naszej akcji już ponad 300 psiaków znalazło domy. Jest to już czwarty koncert z cyklu Hałasujemy, natomiast dzisiaj mamy wyjątkową okazję, ponieważ obchodzimy trzecie urodziny akcji Karmimy Psiaki. Działamy już od 3 lat i akcja się stale powiększa. Ja staram się zawsze być na takich właśnie akcjach. Jest to w ogóle bardzo bliskie mojemu sercu, bo ja od małego w ogóle byłam wychowywana ze zwierzętami, z psiakami i powiem tak, że mam naprawdę mnóstwo schronisk, z którymi się opiekuję. Dzisiaj się o tym w ogóle nie mówi. Może się ktoś na mnie obrazić. Czasem człowieka nie jest tak szkoda jak takich psiaków. Po prostu one są bezradne. No. Bierzemy po to, żeby się nimi opiekować, żeby się nimi zajmować, żeby dawać im po prostu jeść. One same sobie po prostu nie dadzą tego jedzenia. Człowiek oczywiście może i tak dalej. Więc ja naprawdę jestem całym sercem ze zwierzętami i płakać mi się chce, jak dzieje się im jakaś krzywda. Naprawdę będę walczyć i będę dbać o to, żeby one miały po prostu dobrze. Bardzo oczywiście lubię zwierzęta i bardzo lubię psiaki i jak psiaki są głodne, to powinno się psiaki nakarmiać. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do nakarmiania psiaków i bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tej akcji. Bardzo udany wieczór jak do tej pory. Bardzo się cieszę, że ludzie wchodzili w interakcję też ze mną, że się nie bali. I mam zamiar jeszcze wieczór kontynuować, także mam nadzieję, że będzie równie udany jak do tej pory. Tak totalnie na poważnie, bardzo zachęcam, żeby ludzie o to dbali. Jest dużo bardzo zwierzaków, które potrzebują wsparcia i to nie jest wielka rzecz, żeby raz na jakiś czas przynieść karmę albo coś z domu, a to naprawdę zmienia tym psiakom status trochę życia. Wspieramy psiaki właściwie non-stop, choćby z tego powodu, że mamy własne. Już 7 razy w tym roku karmiliśmy psiaki na terenie kraju. Dostarczaliśmy także żwirki dla kotów. Bardzo czynnie bierzemy ludzi, więc to zaproszenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, wysłuchaliśmy cudnego koncertu. Jesteśmy bardzo zadowoleni i na pewno będziemy dalej wspierali akcję Karmimy Psiaki.